Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak co poniedziałek zbieramy się tutaj, aby zebrać jak najwięcej pieniądzorów, aby rozbić bank, aby wypłacić jak najlepsze siano, jak najlepsze skiny, no i żeby błyszczeć się na matchmakingach czy też innych facetach. Drogi widzu, dzisiaj jest tryb Jokera dla Gita, nie frajera, także dziś tryb Joker zostanie przetestowany od A do Z, znaczy ja już się nim bawiłem. Jak śledzicie mojego Discorda, link w opisie. Tam bardzo dużo rozdajemy i w ogóle spędzamy z wami czasu i wszystko wiecie piersi, to tam gdzieś tam były bitwy na Jokerze, nie? I one tak jakoś średnio wyszły dla mnie. Mam nadzieję, że dziś będzie inaczej. Jak i poniedziałek, taki cały tydzień. Także umówmy się, że dzisiaj wygram. A ty, drogi widzu, z kodem ISAMU, jeśli masz lat 18, zapraszam cię do świata, o którym masz naprawdę dużo pojęcia, bo możesz dostać 10% przy doładowaniu więcej i 2,10 na start. Kod ISAMU to jest kod, który otwiera bramę do zawsze jakiegoś lepszego procentu, gdziekolwiek byś się nie pojawił na świecie. Na przykład chcesz zamienić sobie skina na Pirate Swapie z kodem ISAMU, masz więcej. Wszystkiego z kodem ISAMU jest więcej, a jak ty, drogi widzu, go używasz, to ja jestem bardziej lubiany w oczach strony i wszyscy jesteśmy nagradzani. Ty dostajesz więcej przy doładowaniu, ja dostaję przedłużenie współpracy. Drogi widzu, przejdźmy do odcineczka, napisz komentarz, bo jak go napiszesz, to ci dam jakiegoś skina. Wybierzemy, co tam jeszcze dostaniesz, ale na ten moment wiem jedno. Czas na skrzynię Joker. Najpierw sobie pootwieramy normalnie, bo Joker to jest nic innego jak wyrównanie procentów. Fajnie sobie wymyślili, tak nowocześnie. Na buście mamy po prostu... Na buście mamy po prostu ciut większe szanse, a tu są wyrównane szanse. Na każdy skin mamy praktycznie ten sam procent. Ten sam procent. I Joker podbija nam wartość skrzynki o 4400 zł. Więc skrzynia, która normalnie kosztuje 210, kosztuje 14 koła. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to nawet pierwszy raz bez pioruna. I na samym starcie dostajemy, drodzy widzowie, no... To nie jest 14 tysięcy, nie? To jest jakby tryb dla osób, które mają wielki kochones. Spróbujmy jeszcze raz, ale czy to odda? No wam powiem szczerze, widzowie. No nie. Więc zrobię może na piorunie, bo do 3 razy sztuka. I teraz nam... No też nie oddało. Więc spróbuję jeszcze raz. I ostatni raz. I przedostatni raz. I to jest dopiero pierwszy raz, jak nam zapłaciła. O mój Boże. Otwórzmy to jeszcze raz. No dobra, drugi raz pod rząd zapłaciła. Ale ja bym tą skrzynkę zostawił. Ja nawet nie wiem, czy nie sprzedam tych skinów. Bo to jest gruby tryb. A czy Gigabuła ma Jokera? Ma! Gigabuła na Jokerze. 1295 zł. Czy Joker od Gigabuły odda? Chyba nie. Chyba nie, ale otworzę go jeszcze raz. Też nie oddał. Jeszcze raz. Nie oddał. I kolejny raz. Nie oddał. Więc na do widzenia. Również nie oddaje. I przy wyjściu oddało wreszcie. Ale to jest... Nie, to jest na plus. To jest na plus. Czyli żeby pokonać skrzynię Joker, znaczy skrzynię z boostem Joker, trzeba mieć w chuj amunicji w postaci pieniędzy. No i fajnie. Dobra, zrobiliśmy sobie tak. 235-150. A miało być tak pięknie. Dobra, róbmy tak. Case battle, nowa battle. W ogóle tak, zacznijmy od sklepu. Zacznijmy od sklepu. Czy ja to nadusiłem? Tak. Czy to będzie dla was? Owszem. Rozdawanie. Już teraz wiszą w powietrzu dwa drogie skiny. I wam powiem, że one najprawdopodobniej zejdą za chwilę. Dodaję arabeskę. I na arabeskę 56. Tak nigdy nie zrobiłem. I dodaję slautera i na niego 15. Kto wam tyle da? Zobaczcie to. I to jest początek odcinka, a tutaj w samych giveawayach mamy prawie 30 koła. El Casprico Syndelagenko, a ty jeszcze nie lajkujesz? Się zastanawiasz? Jakby kurwa... Kto ci tyle daje? A to jest kit, bo ja daję co chwilę. Tylko się kończą giveawaye, zaraz wrzucam
Zaraz wrzucam dla moich widzów giveaway na Discorda, oczywiście link w opisie. I zobaczcie, to nie są skiny jakieś pierdu. No zdarzają się za stówkę, no bo jakby spoko, że w ogóle stówę dostajesz. Ale są za 800, są za 4 koła, za 1003, za 6, kurwa, no ja to jestem, no, giga kot. W ogóle kto wygrał Black Pearla? Cannabis. W ogóle dzisiaj chłop wygrał Dragon Lore wygrał i biedny nie może wypłacić, bo nie ma na rynku, więc kochanie ty moje, stąd ci mówię, bo wiem, że ty jesteś widzem skrzynkowym i jesteś z Discorda i z Instagrama. Kochanie moje, musisz wymienić sobie go na innego skina, albo sobie go sprzedaj i sobie wypłać trzy inne. Po co czekać? Ja na jednej stronie czekałem za Dragon Lore i powiem ci szczerze, do dzisiaj jej nie mam, a nadal wisi. Więc lepiej sobie wypłacić i ja chyba dzisiaj zrobię to samo. A jeśli chodzi o tego delikwenta, oho, to jest gruby gracz. Tu nie ma srania po krzakach. Lubię sobie popatrzeć, jak ktoś tam wchodzi w te rozdania przedmiotów. No i jestem ciekawy właśnie, czy to jakieś potężne osoby wygrywają, czy jakieś osoby, które wbiły na sekundę, zobaczyć, co tam się dzieje. Ale na razie olejmy gadanie o giveawayach. Wejdźmy sobie zrobić battle. Battle ze Screen Joker. Ja pierdolę, jedna kosztuje 12 koła. Jedna kosztuje 12 koła. 4 kosztują 50. 5 kosztuje... Dobra. Słuchajcie, spróbujmy. 63 tysiące za 5 skrzyni. Za 5 skrzyni 63 tysiące. Kurwa, oby mi Emily albo jakiś inny body samu tego nie zabrał. 6. Dla mnie ten tryb jest chory. Dla mnie ten tryb jest chory, ale otwiera mi możliwości zdobycia szybszej bańki. W skinach oczywiście. Black Pearl dla mnie, ale tutaj widzę, że Ruby spada, no i mnie rucha w pysk. Rucha mnie w pysk, spadł Ruby, widzowie. Dla bota i samu spada Ruby. I co z tego, że mi spadł skin za 10 koła, jak jednym ruchem, jednym naciągnięciem skóry zostałem wyruchany. Kolejny Black Pearl, ale nie no, kurwa. Gamma Doppler dla Emily. To jest 120 koła. Co tu pospadało? Czemu to nie wpadło do mnie? To jest kurde tak ciężki rodzaj battle. Zobaczcie to. Kuj z tym. All in. 164 tysiące złotych. No nigdy w życiu nie robiłem takiej battle. Publiczna, prywatna, publiczna, prywatna, publiczna, prywatna. A niech będzie prywatna. Nigdy w życiu nic to nie zmieniało, ale spróbuję zrobić bombę atomową. Rzucę bombę na Zjednoczone Emiraty Świeckie. Może zmieni to moje życie, może będę miał najpiękniejsze skiny w Polsce. Sprawdźmy to. Zróbmy Michaela i zróbmy, nie wiem, może Alexa. Mamy boty Michael, Alex i Samu. Mam nadzieję, że przegrają. Tryb standardowy, 13 skrzynek. Lecimy z atomami. Na samym starcie Michael łapie Black Pearl. Do tego u Alexa pojawi się Doppler, a u mnie gówno za 1000 zł. Teraz Emerald i Czarna Perła u bota i Samu, a u mnie nadal nic. W tym momencie nie ma jakiejś dużej przewagi, bo tutaj na tych skrzynkach to jak wiecie jeden strzał i 100 tysięcy i spadał bota Michaela właśnie, tak jak mówiłem sekundę wcześniej, skin, no może nie za 100, ale za 50 tysięcy. Black Pearl u Isamu, ja mam 17 koła, 25 tysięcy ma bot Isamu, Michael ma 64, do tego teraz do gry się dołączył Alex, ma 34 tysiące i Szymon Kasprzyk wychodzi na prowadzenie, bo spada mi piękny Gamma Doppler Emerald, do tego dla Szymona Kasprzyka, czyli dla mnie, spada talon za 20 koła, 5 sztuk jeszcze, 100 koła mam, no tu jest kurwa jeden ruch i mogą mnie rozjebać, bo już w tym momencie już na moich plecach jest Alex, bo mu spadł też Gamma Doppler za kosmiczne pieniądze, do tego do Isamu Bota za 54 koła spadł piękny Ruby Doppler, dla mnie spada, widzowie, dla mnie spada, 3 skrzynki, oby nic im kurwo nie spadło, to jest jeden z najdroższych skinów, jak nie najdroższy. Michael trafia Dopplera, ostatnia skrzynka, błagam cię, nie daj się, nie zjeb nic i czekaj, moje, El Kasprico, syn Delagenko, rozpierdolił bank, kurwa, bo ja właśnie robię irracjonalne rzeczy. Czasami się Tomek pyta, jak na tą Maltę jeździłem, mówię, Szymon, dlaczego ty tak robisz, czemu to jest takie warta, kurwa, a ja mu mówię, Tomek, bo robię rzeczy, których nikt nie robi. Jest taka gra, gdzie takie kulki spadają, nie? To normalny człowiek robi, nie wiem, 5, 10, 15, nie? A ja nie. Od 200 w górę. I da albo nie da. No, 1000 nie spadło, ale 130 parę razy. Co ja wam będę dużo tłumaczył, kurwa? Takiego poniedziałku?
nie spodziewał się nikt. Czy zaryzykuję jeszcze tak? Na pewno nie dziś. Na pewno nie dziś. To jest moja największa batla w życiu, 164 460 zł. No i kurwa, to jest niesamowite, nie? To jest niesamowite, że no dzisiaj coś... No, kurde, no... Zaraz zrobię dla was jeszcze jedną bitwę, nie wiem jaką zrobić. Zróbmy może gigabułowe. Niech będą 5 jokerów gigabuły. Niech będzie... 5, tak, Royal Case'ów. Niech wpadną hole w 5 sztukach i Supreme Knife'y w 5 sztukach, to jest 67 koła, to jest w kurwę. To jest w kurwę i zróbmy to w trybie underdoga, czyli muszę mieć najmniej. Bardzo fajna bitwa ogólnie, kolorowa taka, 67 koła. Daj mi, kurde, 130. 130 i w tym tygodniu, jak będziecie na Discordzie, to zasram was giveawayami, nie? Tam no, skiny leciały z kosmosu, nie? Zimiej, tam nie będzie schodziło nawet na sekundę z 10 rozdań. Będzie cały czas max, jaki mogę robić. I właśnie, jak chcecie sobie pograć ze mną, bo ja tam gram nawet za złotówkę w battle, to również w nocy, ale dla Emily poleciało. Bardzo dobrze. Również w nocy jesteście w stanie mnie złapać na Discordzie. Jak robicie battle, zawsze dochodzę, jak jestem tylko online. Tam też jest Junior, Majszak, tam dużo osób siedzi, więc zawsze kogoś do battle sobie znajdziesz. No i tam w ogóle zauważyłem, że tam na tym Discordzie naszym robi się małe, przyjemne community, bo ludzie ze sobą piszą. Ja miałem Discorda 60 albo 70 tysięcy osób i tam się kurwa, ale źle spadło dla mnie, tam się nie działo nic. Tam nikt do siebie się nie odzywał, tam żadnych interakcji nie było, oprócz Dragon Lore'a spadła, a dla mnie Omegi, pięknie, pięknie, Rosso ma najmniej, ale zaraz nas podgoni, no bo jeszcze mocne skrzynki zostały. I jeśli chodzi o tego Discorda, by ludzie zaczęli ze sobą żyć, zaczęli ze sobą się bawić, zaczęli ze sobą współpracować, grać, wchodzą na głosowe kanały. Powiem wam szczerze, widzowie, no jestem mega pod wrażeniem, jak taki mały Discord, bo on dopiero sobie rośnie, i dobrze to wygląda, taki mały Discord, który sobie dopiero rośnie, robi taki ruch, taką aktywność, więc jeśli chcesz tam wpaść, zapraszam cię, no staramy się was nagradzać za to, że jesteście, ale ja was zawsze nagradzam, bo dzięki wam jestem też ja, bo powtórzę, ale będę powtarzał zawsze, jesteśmy największą społecznością CS-ową na świecie. I potwierdzałem to statystyki, nie liczb, ale dominacji na stronach. Jakby sprawdzasz, Polska rządzi praktycznie wszędzie, gdzie się da. A wiem, że mam ciut z wami wpływ na to, jak te statystyki wyglądają. I teraz, bardzo ważne, oby nie dało mi nic, bo zobaczcie, jak tu wygląda rozkład sił. Rozkład sił jest taki, że wygrywam ja. Będą dwie bitwy wygrane pod rząd, to się prawie nie zdarza. O kurwa, najgorzej na świecie. Spadła mi bomba atomowa na samym końcu. Dawaj, im dwa luje, a mi gówno. No i mi spada skin, kurwa, za 50 koła. Nie, 10 koła. No ale to tak jest. To tak jest. No nie można wygrać wszystkiego. Ale... No kusi mnie pootwieranie tych skrzynek, nie? Kusi mnie pootwieranie tych skrzynek. No i co? I mam szansę na szafira 4%. Na prądzie. I to kosztuje mnie jedno otwarcie 21 koła. Oddało 4. Oddało 7. Gdzie są te moje miliony? Oddało 11. Widzowie, ta skrzynka na razie mi nie oddaje. Ta skrzynka zabiera. Pierwszy raz oddała, a to jest i tak mało. To jest i tak mało. I ja nie wiem, czy ten tryb jest lepszy do otwierania skrzynek, czy ten tryb jest lepszy podczas ustawiania battle, no bo co otwarcie tracę parę tysięcy. Ostatni raz. Dobra, oddało, elegancko, nic nie tracę, jestem kurwa do przodu. Czasami warto ten ostatni raz kliknąć. 64 koła. Ja pierdolę, jaki skin. Jak będę miał bańkę, to coś takiego wam wydam. Coś w tym stylu. 64 koła, ja bym sobie go kurwa wypłacił. I bym sobie go miał. W ogóle zróbmy rozdanie. Dołóżmy tutaj. Dołóżmy tutaj. I niech będzie na tego 25. Czy tu jest gdzieś 25? Jest. No to niech będzie 30.
na tego. 150 na tego. A na tego 8. Jakby wiem, że duże ustawiłem, ale zaraz w dwóch ustawię malutkie, więc się nie przejmujcie. W dwóch będą malutkie, tylko muszę wam coś fajnego utrafić. No tej nie chcę otwierać, ale tą Luxury Case może bym spróbował. Oni mają piękne złote skiny, może coś tu wpadnie. I ona nie jest aż tak droga w porównaniu do tamtych, więc zobaczmy. 8 koła, otwarcie pierwsze. Proszę bardzo, kurde. Elka Spriko Syndela Genko. Pierwsze otwarcie już bym więcej nie dotykał nawet. Ja już bym jej więcej nie dotykał, bo ona już więcej nie odda. Już wykluła wszystko, co miała. Royal Case'a. No kurwa, to jest Dragon Lore'a, nie? Jest Dragon Lore'a, można by spróbować. Są fajne skiny, 17 koła kliknięcie. Pierwszy strzał Jezus strasznie zabrała. Drugi strzał mega zajebała. Trzeci strzał Dragon Lore'a. No i test... W plecy. To jest w plecy, widzowie. Tą omegę wam zostawię. Jadę sobie tutaj może, a ten 1200. 1200, sprawdźmy tego. Na prądzie chciałem i nie na buście, tylko na Jokerze. Oho. Pan stolarz przyjechał, bo robota jest teraz do zrobienia, więc zaraz będę musiał, kochani, kończyć. 4 koła, kosztowało mnie 3 koła. Więc jeszcze dam jej szansę. Black Pearl. Ale nie, to nie jest Black Pearl, to jest Factory New, no przy zerze dało, może jeszcze raz. Teraz zabrało, więc jeszcze raz. Zabrało. Te se zostawiam. Pięknie oddało. Tylko, kurwa, czy tak w ogólnym rozrachunku to jest do przodu? Znaczy, odcinek jest do przodu, dzisiaj jest przepiękny odcinek. W tym momencie kłaniam się aż po same kule, a wy, drodzy widzowie, pamiętajcie, aby zawsze zostawiać łapkę w górę, no i pisać komentarze, no bo jak piszesz komentarze, nigdy nie wiesz, kiedy na przykład jakiś skin trafi do ciebie, bo może trafić. A ja, zanim to dołożę, chcę sobie to sprzedać, żeby zobaczyć, ile mam w tym momencie. Będziemy kombinować, ale ten tryb Joker, kurwa, ostrożnie, bo jest za mocny. Jest za mocny nawet jak na mnie. Kochany widzu, kłaniam się, całuję, pozdrawiam, nara. Pirate Swap jest to strona, na której możecie wymienić swoje stare skiny do CS-a na nowe, a z kodem ISAMU dostaniecie 35% więcej przy doładowaniu.